Wtedy Niemcy otwierają ogień, ginie siedmiu górników, dwie kobiety i nastoletni chłopiec. Zdobyli również sprzęt o wartości 200 milionów marek niemieckich, i to jest największy łup wojenny w historii Polski. Mimo tego, że on śpieszył z pomocą Niemcom, to ten motłoch niemiecki go zlinczował, a jego ciało zostało wrzucone do y, rzeki. Tylko niszczyli polskie symbole, y, polskie flagi. A tak naprawdę, no, tworzenie państwa to jest jedna wielka improwizacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. My w dobrych humorach, jak zawsze, bo będziemy mówili dzisiaj o optymizmie i o Polakach, co w ogóle się nie łączy za bardzo w całość, ale spróbujemy to dzisiaj jakoś w całość. Połączyć. No, może bez przesady, bo myślę, że jednak no jest trochę i nawet sporo optymistów wśród Polaków. Wystarczy spojrzeć na to, jacy Polacy są optymistyczni przed każdymi Mistrzostwami Świata czy Europy w piłce nożnej. Jesteśmy teraz po. I już jesteśmy pesymistami. I już wiemy, jak było z tym optymizmem i z jego wymiernością. Ale powoli będziemy dążyć do tych historycznych wydarzeń, ale zanim do nich dojdę, jeszcze kontynuując ten temat braku optymizmu i tego, że my lubimy sobie ponarzekać, ostatnio Słyszałem taką statystykę, nie przytoczę jej dokładnie, ale w Kopenhadze wypada mniej więcej jedna apteka na 300 tysięcy osób, a w Polsce jedna apteka na 3000 osób. I teraz pytanie, czy my rzeczywiście chorujemy? Czy jesteśmy takimi hipochondrykami? Na przykład. Hmm. Na przykład. No i teraz już idąc do tych wydarzeń historycznych, pozdrawiam moją polonistkę, pani Grażynko, pozdrawiam, wyrosłem na ludzi, nie stoczyłem się. Mówiła pani nam kiedyś na kiedyś na zajęciach. Tomu, Jak wszystko tu mi odbije podcasterski sukces, to mnie znajdziecie gdzieś. Nie wiem gdzie. W każdym razie zapamiętałem pani słowa do końca życia, albo przynajmniej do demencji, że inne narody celebrują zakończenie wojny, a my celebrujemy jej rozpoczęcie. No i właśnie teraz będziemy wam opowiadać o powstaniach, które wygraliśmy. A o tych powstaniach nie mówi się zbyt wiele w szkołach. No właśnie Mówi się mówi o styczniowym, się... listopadowym, warszawskim o powstaniach, które przegraliśmy jako kraj. No dokładnie. I ja zaczynam trochę się dzisiaj tak rozdzieliliśmy nie zamierzenie na dwa regiony polskie tak naprawdę. Ja będę mówił o jednym, te o drugim. Ja się skupię dzisiaj na Wielkopolsce. Z, z, I z racji tego, że mnie bardzo jakby interesują te właśnie powstania związane z regionem wielkopolski, ale też dlatego, że wyżeniam się w rodzinę wielkopolską i też część mojej rodziny pochodzi z Wielkopolski, więc też gdzieś tam jakieś mam swoje osobiste powiedzmy. I to jest dobry moment, żeby wesprzeć Filipa na zrzutce bajkowy to łamane wiesz o tym. Link macie w opisie odcinka. I zaczynam. Powstanie wielkopolskie, ale znamy to powstanie wielkopolskie to yy, współcześniejsze, ale o nim będę mówił zaraz. Najpierw powiem o tym dawniejszym, z 1806 roku. Polska była już pod zaborami, tak, 1806 rok, ale no, po, to były taki jeszcze świeży czas, no bo tak naprawdę to było 11 lat już po trzecim zaborze, czyli kiedy już Polska zniknęła z mapy, ale Polacy absolutnie nie myśleli o tym, żeby się poddać obcym mocarstwom. Nowy rodzaj nadziei obudził się wraz z postacią Napoleona Bonaparte, który zresztą został przez Józefa Wybickiego uwieczniony w hymnie polskim. I do dzisiaj, tak naprawdę, bez względu na to, jak go z dzisiejszej perspektywy oceniamy jako czy dla Polaków bohatera z naszej perspektywy, czy jako krwiożerczego dyktatora, tak? no bo tak też jest przedstawiany. Nawet no. kiedyś widziałem, że było trzech antychrystów: Stalin, Hitler i Napoleon. Ktoś tak napisał. No widzisz, no ale w naszym hymnie jest, więc powiedzmy, że jest to bardzo istotna. Postać z punktu widzenia Polaków. W trakcie Poza bo... tym, mój ojciec miał w życiu różne pomysły, ja miałem tak mieć na imię. Nie żartuję. <laughs> Napoleon Królikowski. <laughs> tak miało być. <laughs> no i w trakcie wojen napoleońskich Polacy tworzyli oddziały walczące właśnie po stronie Francuzów, po stronie Napoleona. I tak 20 września 1806 roku został wydany rozkaz utworzenia legii złożonej z Polaków, którzy zdezerterowali z armii niemieckiej. Legii Wojskowej, nie, Legii Piłkarskiej. Jeszcze do Legii Piłkarskiej to jeszcze parę, ładnych parę lat. I było tylu chętnych, że y, musieli zrobić kolejny jakby nabór, czy kolejną rekrutację y, dwa dni później. Tak? W sensie dwa dni później o tym zadecydowali, bo takie było zainteresowanie właśnie Polaków, żeby walczyć po stronie y, Napoleona. W poprzednim Powstaniu Wielkopolskim, bo było jeszcze jedno takie, które było w zasadzie tak powiązane mocno z insurekcją kościuszkowskim. Kościuszkowską. Kościuszkowską. Powstaniem Kościuszkowskim i insurekcją Kościuszkowską, tak, tak. <grym> które wprawdzie było przegrane, ale to był bardzo duży szacunek zebrał w sobie generał Jan Henryk Dąbrowski. Ten słynny. Ten z hymnu. Ten słynny kolejna postać z hymnu, tak. Generał Marsz Marsz Dąbrowski, to właśnie o nim. I właśnie generał Dąbrowski tworzył region, legiony polskie na zachodzie Europy, głównie we Włoszech. To jest też ciekawy temat w ogóle dla mnie, bo przez lata, tak naprawdę już no, po zaborach, po insurrekcji Kościuszkowskiej, mnóstwo tych żołnierzy polskich tworzyło te legiony, które głównie właśnie we Włoszech stacjonowały. I jak to działało? To trochę tak było, coś nie wiem, czy w rodzaju jakichś takich najemników, czy jakichś takich trochę partyzantek właśnie też do, do podnajmu. G chyba głównie oni tam właśnie walczyli po stronie Włochów wtedy, no potem po stronie Napoleona, więc no to też jest w ogóle ciekawy temat, jak właśnie funkcjonowały takie oddziały Polaków za granicą. I po latach właśnie wreszcie dzięki ścisłej współpracy z Napoleonem, między innymi generała Dąbrowskiego, przybył on z ziemi, z, ziemi włoskiej. z ziemi włoskiej do Polski do Poznania, 6 listopada 1806 roku i ta data jest uznawana za właśnie początek tego powstania. Przybył wraz z Józefem Wybickim, autorem hymnu naszego, z którym się oni zresztą przyjaźnili. Wybicki był politykiem, który zajmował się sprawami cywilnymi. Dąbrowski był żołnierzem, no jednym wtedy z najważniejszych polskich żołnierzy. I kiedy przybyli do Poznania, to wydali taką odezwę do Polaków żeby stawać po stronie Napoleona, żeby właśnie postawić zaborców. I Napoleon miał Polakom obiecywać niby odrodzenie niepodległej Polski, ale też mówił na przykład, że niepodległość trzeba sobie zasłużyć i że Polacy muszą pokazać, że są godni bycia niepodległym, więc to było takie też Trochę on też chyba... Podmiotowy. Trochę mi się Albo wydaje, że pogrywał też chyba z, z Polakami. Tak, tak właśnie mnie to zastanawia, że to chyba była taka po prostu gierka, że on po prostu chciał zdobywać, tak? Chciał po prostu podbijać Europę i po prostu uznał, że Polacy mogą być trochę pewnie takim narzędziem do tego, żeby... No właśnie walczyć Czyli z Niemcami trochę czy z Rosjanami. Tak jak powiedziałeś, coś. trochę najemnicy w jego armii, tak? Trochę chyba coś takiego. Na... A marchewką była niepodległa niepodległość, Polska. Niepodległość, tak. No i jak Polacy zobaczyli, to też było świeże, tak? No bo to było tak naprawdę, no właśnie, 10-11 lat po e, utracie całkowitej niepodległości, więc no świeże. No wyobraźmy sobie, no dekada to jednak jest kawał czasu, tak? Jak my dzisiaj patrzymy ze swojej perspektywy, ale no, Polacy jednak rzeczywiście po prostu chcieli bardzo mocno walczyć o tę niepodległość. I na odezwę Dąbrowskiego i Wybickiego bardzo y, ochoczo zareagowali mieszkańcy miast. I oni rzeczywiście ruszyli, ruszyło takie pospolite ruszenie wręcz, żeby mm, żeby walczyć przeciwko y, Niemcom przede wszystkim. I y, z większą rezerwą y, podeszła szlachta. No ci, dlaczego? No to jest ciekawe dlaczego. Właśnie Chyba bo, się domyślam. No czytałem, że podobno oni się bali przede wszystkim tego, że. Jeśli wystąpią przeciwko Niemcom, a potem przegrają to powstanie tak i cały ten zryw skończy się fiaskiem, no to wtedy jak znowu Niemcy będą nad nimi panować, no to oni utracą swoje ziemie, swoje przywileje. Czyli też to taka trochę mi się wydaje cecha, nie wiem czy typowo polska, no, ale ogólnie no, dzisiaj u wielu ludzi jest coś takiego, że a może spróbuję, ale mnie może nie spróbuję. Lepiej się bo nie wychylać. Lepiej się nie wychylać, bo co, jak przegram, to wtedy będzie jeszcze gorzej. A tu tak mam wygodnie, tutaj w swoim kąciku jest ok. Nie? Więc to też myślę, że to, 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 to trochę tego typu podejście było. I chyba do dzisiaj jest. Tak. Że tak my tak. często uważamy, że lepiej się nie wychylać zostać w swoim, przy swoim i. Po co drażnić tych tu czy tam. Tak, tak. No, w każdym razie Dąbrowski prowadził szeroko zakrojoną taką akcję rekrutacyjną, yy, mobilizacyjną Polaków do walki. I cały czas on jakby chciał działać, żeby jego armia działała na wzór francuski. Także wprowadzali rzeczywiście, jeśli chodzi w ogóle o system działania armii, czy jeśli chodzi o taki system bitewny, ale też w ogóle takie wewnętrzne struktury. Na przykład w oddziałach Dąbrowskiego, już od lat, jeszcze zanim doszło do tego powstania, nie obowiązywały kary cielesne w wojsku, co wcześniej było stałą praktyką i taka ciekawostka kiedy już tam właśnie toczyły się walki w Polsce to kiedy Dąbrowski robił przegląd wojsk pod Łowiczem Otrzymał od generała Krasińskiego buławę Stefana Czarnieckiego, czyli kolejnego wymienionego w hymnie. w hymnie. Tylko on walczył dużo, dużo wcześniej, on był w czasach potopu szwedzkiego, tak? no, był po szwedzkim zaborze. Napoleon w którymś momencie wydał dekret powołujący komisję rządzącą. To było takie coś w rodzaju jakby rządu polskiego, który, no jeszcze nie istniało Księstwo Warszawskie, bo to było jeszcze tak jakby... Kwestia tam paru miesięcy, ale to jakby miał już być taki rząd, trochę jakby zaraz tworzący to księstwo warszawskie. Tak? W ogóle no, gadaliśmy tutaj przed odcinkiem, że księstwo warszawskie to też, też jest, jest bardzo mega ciekawy twór. ciekawy twór. I tak samo właśnie jeszcze mieliśmy później Królestwo Polskie, wielkie, nie pamiętam, czy księstwo czy królestwo poznańskie. Też kolejna rzecz, o której się jeszcze mniej mówi też. Może kiedyś zrobimy też o tym odcinek. O Może właśnie, zrobimy. O takich próbach też e, niepodległościowych. Niepodległościowych. Albo pseudo-niepodległościowych. Tak, 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 tak. E, no i w każdym razie e, została otworzona ta komisja rządząca, i e, generał Dąbrowski miał nadzieję, że zostanie w, tym, w tej komisji takim jakby ministrem wojny, czyli. Z Dzi dzisiejszej perspektywy, to minister obrony narodowej, powiedzmy tak. Bardziej. kosiniak Kamyś. <laughs> tak, Ministerstwo Wojny. Kiedyś to była chyba nazwa tak raczej obrony, czy spraw zagranicznych, bardziej chyba obrony. Ewentualnie mm. Michał Pazdan kiedyś. <laughs> o to też, 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 tak. Ale w końcu został nim mianowany książę Józef Poniatowski. Też słynny, jeden z uznawanych za bohaterów polskich, tak. jego pomnik, zdaje się, na koniu Stoi, stoi przed... przed pałacem prezydenckim. Tak, 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 tak. On jest jakoś tam dosyć blisko, nie pamiętam czy nie był bratem chyba ale kuzynem Stanisława Coś, Małgorzata Na pewno są spokrewnieni. Tak, no i on miał większe poparcie szlachty poniatowski podobno. No i dlatego właśnie on został tym ministrem. Mm, tam ogólnie też dochodziło no, do różnych takich przepychanek politycznych też, tak? No bo my znamy te nazwiska jako o, polscy bohaterowie, tak, Dąbrowski czy Poniatowski. No ale nie zastanawiam się nigdy, jak to wyglądało za kulisami, tak? No, tak? Jak oni tam, że ci się lubili z tymi z jakiegoś powodu, ci mieli większe poparcie szlachty. no, o, o, Polityka, o której można by gadać i gadać. I ogólnie, mm, jeśli chodzi o całe to powstanie, które no, toczyło się rzeczywiście wyjątkowo dobrze. Tak naprawdę Polacy razem wspierani przez wojska Napoleona, albo Napoleon wspierany wojskami polskimi, zdobywali kolejne tereny tutaj na ziemiach polskich, które wtedy przed tymi atakami nie były już polskie. I też jest jakby ciekawe to, że nazwa Powstanie Wielkopolskie nasuwa nam od razu skojarzenia że z Wielkopolską z dzisiaj, tak? z dzisiejszym województwem wielkopolskim, ale powstanie odbywało się na terenach dużo szerszych i w ogóle te działania wspólne z Napoleonem bo przede wszystkim na terenach określanych Prusami Południowymi, a one obejmowały poza Poznaniem również na przykład Łódź czy Warszawę. Gdzieś czytałem, o. że, gdzieś czytałem, że w, Warszawa chyba w, 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 od któregoś momentu była też stolicą Prus Południowych. I stolicą Wielkopolski. Właśnie to nie była Wielkopolska, tak, ale właśnie te Prusy Południowe. I w ramach całej kampanii wojsk polskich i francuskich zajęto również Słupsk, Gdańsk, i doszli aż do królewca, który no, historycznie który też... teraz jest już czeski. Królew... Aha, było coś, tak? Mówiłeś tak, coś, że o tym, Czesi, ja... kiedy Rosja zaanektowała hmm. część Ukrainy, oni stwierdzili, to my sobie zaanektujemy obwód kaliningradzki i powiedzieli, że królewiec jest teraz czeski. No tak, tak, tak. No i właśnie wtedy królewiec był... No wówczas niemiecki, tak, i Napoleon również go zdobył z Polakami, i po tym zawarto pokój w tylży, traktat pokojowy z Rosjanami i z Niemcami, i w jego efekcie właśnie powstało księstwo warszawskie. No i rzeczywiście, tak naprawdę to powstanie Wielkopolskie no w znacznym stopniu, no pewnie gdyby nie ono, to może pewnie by w ogóle nie doszło do tego powstania. Hmm, Księstwa Warszawskiego, które rzeczywiście było takim powiewem wolności dla Polaków, czy powiewem niepodległości też w, w jakimś stopniu. No ale, no jak wiemy, no z Napoleonem troszkę się to posypało w następnych latach. Przyszedł Kongres Wiedeński i powstało Królestwo Polskie, które już było, nie miało w sobie nic z niepodległości, było już zależne od Rosji. I bardzo fajnie, że to powstanie Wielkopolskie no, zostało wygrane, tak, i wspólnie te walki z Napoleonem okazały się dla Polaków bardzo pozytywne. No, ale po latach niestety to się wszystko rozsypało. No to ja odbijam w inne rejony Polski. Polecimy sobie teraz na Górny Śląsk, więc paradoksalnie zjedziemy na dół, ale okres już dalszy, bo będziemy na początku XX wieku i kończymy I wojnę światową i po I wojnie światowej następuje problem co kto gdzie co ma do kogo należeć. No i między innymi pojawia się na mapie po długim czasie Polska. No i tej Polsce trzeba też coś dać. No i tu właśnie następuje ten spór o przynależność państwową Górnego Śląska. Dlaczego ten Górny Śląsk był tak ważny? Jednym z najważniejszych powodów były zasoby naturalne. Jak sobie myślę o górnym Śląsku, to mimo wszystko mam takie skojarzenie z PRL-em, ale w tej kwestii jak bardzo ten górny Śląsk był dla tej władzy PRL-owskiej ważny. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego akurat wtedy górnik zabrze, tyle tytułów mistrza Polski, ruch Chorzów, tyle tytułów mistrza Polski, mm -hmm. Gierek, który był ze śląska, tyle miast, które wtedy. Zasiedlone zostały przez tyle Polaków, no ale jednak te zasoby naturalne, głównie w postaci węgla, były mega, mega, mega ważne. Więc nic dziwnego, że ten Górny Śląsk był takim łakomym kąskiem dla Polaków, którzy odzyskali niepodległość po 123 latach, 123. jeżeli dobrze mhm. pamiętam, jak i dla Niemców, którzy byli no, zrujnowani po I wojnie światowej. No i, i jedni, i drudzy chcieli budować. Swoją gospodarkę. I o tym, do kogo będzie należał Górny Śląsk, miał zadecydować, wedle artykułu 88 Traktatu Wersalskiego plebiscyt. I treść tego artykułu brzmiała tak: w części Śląska Górnego, położonej w granicach poniżej opisanych, mieszkańcy zostaną powołani do wypowiedzenia się przez głosowanie, czy życzą sobie przyłączenia do Niemiec, czy też do Polski. No, i ma zostać zorganizowany ten plebiscyt, i z jednej strony mamy na miejscu przewagę ludzi polskojęzycznych, a z drugiej strony mamy niemieckie struktury policyjne, wojskowe, administracje itd., dalej. W związku z tym Niemcy są na tym terenie silniejsi. Polacy strajkują, następują represje, no i dochodzi do walk. I jedną z takich Najbardziej zapalnych sytuacji wtedy na tym górnym śląsku jest masakra w Mysłowicach, kiedy polscy górnicy wraz z rodzinami strajkują, protestują przed kopalniami, czekając na wypłatę swoich pieniędzy. Wtedy Niemcy otwierają ogień, ginie siedmiu górników, dwie kobiety i nastoletni chłopiec. No i to się uważa za bezpośrednią przyczynę wybuchu pierwszego powstania śląskiego. O nim wspomnę bardzo krótko, bo to nie jest zwycięskie powstanie. Wybuchło z 16 na 17 sierpnia i trwało do 24 sierpnia, więc zaledwie kilka dni, i ono nie było powstaniem udanym dla Polaków. W jego efekcie ponad 20 tysięcy osób opuściło Górny Śląsk, w tym ponad 9 tysięcy powstańców i działaczy niepodległościowych, i zostali część z nich pewnie umieszczona w specjalnych obozach przejściowych. W 15, jeżeli dobrze pamiętam. No i tuż po tym wydarzeniu na Górny Śląsk wkraczają oddziały alianckie. Brytyjczycy, Włoś i Francuzi zjawili się tam jako e, ci, którzy mają pilnować spokoju i wyników tego plebiscytu, i powstał wtedy międzysojuszniczy, MiędzySojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. I tak, jak sobie czytałem tę całą historię, to oni też nie byli obiektywni, bo Brytyjczycy byli bardziej po stronie Niemców, Francuzi byli bardziej po stronie Polaków i to nam dało trochę e, wiatru w żagle, i między innymi zaczął aktywnie działać polski komisariat plebiscytowy kierowany przez Wojciecha Korfantego. No, ale mimo tej obecności tych sił alianckich, nadal dochodzi na tym terenie. Do rozruchów. Korfanty to jest w ogóle takie nazwisko, które często się e, gdzieś tam pojawiało, nie w szkole, czy w ogóle takie bardzo charakterystyczne, czy są ulice, a mało kto tak naprawdę o, ogarnia konkretnie o co z nim chodzi i co on, czego on dokonał. Nie? I tak jak czytałem, to by był trochę inny temat, ale o tym też trzeba by było zrobić odcinek trochę uproszczony, bo to jest też fascynująca postać. Mm -hmm. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, dochodzi do rozruchów mimo obecności tych wo wojsk alianckich. Podczas jednego z takich rozruchów Niemcy strzelają do Francuzów, i do tych rannych z pomocą rusza Andrzej Mielęcki, który był działaczem niepodległościowym, lekarzem. I mimo tego, że on śpieszył z pomocą Niemcom, to ten motłoch niemiecki go zlinczował, a jego ciało zostało wrzucone do y, rzeki. Mniej więcej w tym okresie tych rozruchów y, zostaje zaatakowana siedziba polskiego komisariatu plebiscytowego, mieszcząca się w bytomskim hotelu Lomnic. No i tutaj już nie ma, wybuchu, nie ma wyboru, wybucha drugie powstanie śląskie, które też trwa kilka dni od 19 do... Między, w nocy między 19-20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku, więc też kilka dni. I Polacy działają wtedy bardzo agresywnie i bardzo szybko, jeżeli chodzi o taką ekspansję. Bardzo szybko y, zajmują dużą część tego górnośląskiego okręgu przemysłowego, ale Cwanie, chyba, nie wchodzą do dużych miast, bo wiedzą, że tam są Niemcy i tam są alianci, więc zajmują te mniejsze miejscowości i im raczej chodzi o więcej terenu niż o te konkretne punkty. I to jest dla Niemców totalne zaskoczenie. Nie są w ogóle przygotowani na ten atak. Hmm. W związku z tym Polska bardzo szybko. Przybija pionę z, tym z tą międzysojuszniczą komisją rządzącą i plebiscytową. No i w związku z tymi negocjacjami, niemiecka Policja Bezpieczeństwa zostaje zlikwidowana, a w jej miejsce zostaje powołana Polsko-Niemiecka Komisja, co jest pierwszym sukcesem tego wygranego kilkudniowego powstania. Drugim sukcesem jest to. Że 1600 funkcjonariuszy tej Policji Bezpieczeństwa, którzy nie pochodzili z Dolnego Śląska, byli tam tylko w celu no, pałowania Polaków, zostaje wyrzuconych z terenu Górnego Śląska. No i bardzo dużym sukcesem tego powstania jest również to, że Polacy nie muszą uciekać, nie zostają zamknięci w tych obozach y, tymczasowych, tylko zostają na terytorium Górnego Śląska, mało tego niemieccy przedsiębiorcy. Na przykład ci, do których należały kopalnie, nie mają prawa zwalniać Polaków z pracy. Więc to jest ten pierwszy sukces drugiego powstania śląskiego. Za chwilę dojdę do plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego, ale teraz cliffhanger jak w serialu na Netflixie i wracamy na Wielkopolskę. Do Ta, Wielkopolski. Tak, wracamy do Wielkopolski i tu też taka rzecz, która mi się wydaje, że. Nie wszyscy chyba jeszcze ogarniają, co mamy 27 grudnia. No to jest taka data bliska świąt. 25-26 grudnia mamy pierwszy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Nadwagę. A 27 grudnia mamy święto państwowe. Nie wiem, czy wiesz w ogóle o nie. tym. Czy, no właśnie myślę, że dużo ludzi też tego nie ogarnia. Jest od, od kilku lat mamy. Nie jest to dzień wolny od pracy, tak, ale no, jest to święto państwowe. Narodowy dzień zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Fajnie, że. No, no mamy dzień jakby poświęcony zwycięskiemu powstaniu. Szkoda, Szkoda że nikt go nie celebruje. Tak, że no, no widzisz, no, na przykład jak celebrujemy 1 sierpnia, tak? Po, rocznicę Powstania Warszawskiego, nie? Więc to jednak rzeczywiście jest zupełnie inna skala. No właśnie, Powstanie Wielkopolskie już pewnie znacznie bliższe od tamtego, o którym mówiłem wcześniej, jeśli chodzi w ogóle o takie miejsce w świadomości Polaków proces germanizacji był dla Polaków bardzo męczący przez lata. Również na ziemiach wielkopolskich, znajdujących się właśnie w granicach zaboru niemieckiego. Pogorszyło się to podobno jeszcze bardziej po zjednoczeniu Niemiec. I mieliśmy różnego rodzaju przejawy takiego buntu już w Wielkopolsce. Przejawy, słynne przejawy buntu. Między innymi bunt dzieci we wrześni, tak, które protestowały między innymi przeciw nauce religii po niemiecku. Czy słynny Michał Drzymała i jego wóz cyrkowy, tak, To jest takie podawana jako taka śmieszna w sumie historia, a to był rzeczywiście też no, człowiek, który walczył po prostu z takimi niemiecką jakby administracją. Polski cwaniak. Którym... Tak, 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 tak. tak, No i y, pierwsza wojna światowa dobiegła końca Niemcy skapitulowali, a Polska odzyskała niepodległość. No właśnie, ale jak to wyglądało? Bo też ludzie myślą, że 11 listopada i już wiemy, że Polska wyglądała wtedy inaczej tak niż teraz, jeśli, jeśli chodzi o granice. Ale czy już tak było 11 listopada? No właśnie nie. Właśnie to jeszcze ten proces trwał. To, o czym Ty opowiadasz o powstaniach śląskich, też jakby było częścią tego procesu. I to powstanie Wielkopolskie e, również. Mm, Warszawa była mniej więcej w środku, jakby jeśli chodzi o tę ówczesną mapę, tak, tego w połowie listopada 1918 roku. Na południu granice dochodziły tak gdzieś do Zakopanego, czy tak mniej więcej jak, jak, jak dzisiaj. Na wschodzie taki kawałeczek za zamość. Na północy do Mławy tylko, czyli w zasadzie tutaj niedaleko Warszawy. No już a na, teraz obwodnica jest na szczęście. <laughs> a na zachodzie do Kalisza. Więc to też tak naprawdę no jeszcze kawał yy, terenu, który jeszcze nie był wtedy dołączony z dzisiejszej perspektywy, no to jeszcze większy kawał, tak, na, na zachód. Yy, a właśnie Poznań nie był wtedy jeszcze pod polskim panowaniem, ale mieszkańcy Wielkopolski też, no, oczywiście, chcieli dołączyć do nowo odrodzonej Polski. I pod koniec grudnia do Polski. Miał wrócić Ignacy Jan Paderewski, wielka postać, wielki Polak, który dla Polaków był no, taką bardzo ważną osobistością i w ogóle był bardzo znany na całym świecie. Jeden też z ojców naszej niepodległości. I no, często się mówi o tym, no, że no dobra, przecież Piłsudski był żołnierzem, tak? więc on walczył o niepodległość. A jaka była rola w tym Dmowskiego i Paderewskiego? Nie? No, Dmowski był politykiem, okej, okay. ludzie, no dobra, to on tam coś tam politykował, nie? a Paderewski, przecież on był pianistą, nie? on był kompozytorem, więc jaka była jego rola? Wszyscy go znali. Tak, no nie no, on był po prostu wielką osobistością, też był politykiem, tak, jednocześnie i on po prostu poza tym, że jeździł po świecie, tak, i przekonywał, rozmawiał z prezydentem Wilsonem, tak. Który e, też był wielkim orędownikiem niepodległości Polski, tak, właśnie e, chyba dzięki namowom Paderewskiego. To, mamy metro Plac Wilsona, tak. Na więc, przykład. <laughs> między innymi dlatego właśnie ten plac się nazywa od jego imienia. No i Paderewski nie tylko jeździł po świecie, ale też właśnie przyjechał do Polski i tutaj... Też miał bardzo y, duże znaczenie dla Polaków, bo chciał pomóc już y, w budowie nowego państwa. I y, wiadomo było, że przyjedzie do Polski, ale wydawało się, że y, Niemcom też się pewnie przede wszystkim wydawało, że on będzie no, najlepiej, żeby przyjechał po prostu do Warszawy, tak? Bo y, on powiedział, że chce przyjechać później do Gdańska i do Poznania też, i tego się bali. Nie? I tutaj y, to były wielkie obawy z ich strony. No i słuszne, słuszne były te obawy, bo kiedy dojechał do Poznania, a po drodze jeszcze, jak jechał już pociągiem do Poznania, to jeszcze Niemcy starali się utrudnić i zatrzymać ten pociąg, to w końcu udało mu się dojechać i wygłosił przemowę do Polaków pod hotelem Bazar, która okazała się właśnie przełomowa, bo reakcją na tę przemowę, pomijając uniesione serca Polaków, było następnego dnia, Taka parada wojskowa urządzona przez Niemców, i to nie była tylko parada, że pokazujemy, że ma mamy wojsko, więc uważajcie, tylko niszczyli polskie symbole, polskie flagi, niszczyli polskie instytucje, więc rzeczywiście i w którymś momencie zaczęli też strzelać do ludzi, więc no... Tu rzeczywiście reakcja Niemców była bardzo ostra, i doszło do starć. Po stronie Polaków dowodziła Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego, która już od wielu miesięcy tworzyła struktury, tak? no bo oni wszyscy widzieli, no, co się dzieje, tak? że pierwsza wojna dobiega końca. Że no jest Piłsudski tak, i w ogóle jest szansa rzeczywiście na tę polską niepodległość, ale no, że trzeba będzie jeszcze trochę o to powalczyć. No i oni tworzyli struktury żołnierzy, przygotowywali broń i właśnie ten dzień, 27 grudnia, był początkiem powstania wielkopolskiego. Wtedy już rzeczywiście do, zaczęło dochodzić do realnych starć. Niemcy byli no oczywiście bardzo mocno osłabieni pierwszą wojną światową, a Polacy, którzy poczuli wielką realną szansę na to, żeby wreszcie wyzwolić się spod no, łap zaborców, szli rzeczywiście na, na ostro do przodu i pierwszym ważnym oblężeniem już w dniu wybuchu powstania była walka o budynek prezydium policji. I wtedy zginął też pierwszy powstaniec, Franciszek Ratajczak. A w końcu w nocy podpisano pokój, wskutek którego Niemcy mogli opuścić prezydium policji, i Polacy tam już przejęli ten budynek. I działania były naprawdę szybkie, bo to, to trwało na przestrzeni kilku dni wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. Dzień później Poznania, poznaniacy zdobyli cytadelę. Kolejnego dnia, powstańcy już poza Poznaniem zdobyli grodzisk wielkopolski, kurnik czy wyronki. Rodzic Wielkopolski, wronki, to jest, myślę, że miasta bardzo dobrze kojarzone przez kibiców piłkarskich. Kiedyś. Tak w, samo jak pan Drzymała, tak, który tak. był właścicielem. Tak, był właścicielem grofinu, Grodzic Wielkopolski. Jego pra, pra któryś tam chyba wnuk. Rzeczywiście w linii prostej chyba rodzina. A 31 grudnia w Śremie Niemcy sami się poddali i oddali koszary oraz broń. Śre, mówię tutaj też o Siremie, bo Sirem jest właśnie i okolice Siremu są e, właśnie mi od te, jakiegoś czasu też już bliskie ze względu... Tam się wrzeniasz. Bo tam się wrzeniam, tak. Tam będziesz miał hektary. <grym> no i, i ten pochód trwał, a jednym z ważniejszych punktów, to jest w ogóle super punkt, była ławica, wtedy wieś, dzisiaj to już jest część Poznania. Tam mieściło się lotnisko wojskowe Niemców, gdzie stacjonowało 250 żołnierzy niemieckich. I więc to był ważny punkt też tak, jakby militarnie, ale Polacy, kiedy zdobyli to lotnisko, to okazało się, że zdobyli również sprzęt o wartości 200 milionów marek niemieckich. I to jest największy łup wojenny w historii Polski. Znaczy, Tam. że na przykład o tym nie ma powiedzonka, że Niemiec płakał jak oddawał. Tak, tak, tak. A może to właśnie z tego się wzięło, a nie wiemy, nie? No nie wiem, no w każdym razie mm, formalnie ten cały pochód trwał, nie? Tak naprawdę, że Polacy zdobywali kolejne tereny na Wielkopolsce. Formalnie powstanie skończyło się 16 lutego 1919 po podpisaniu kolejnego traktatu między państwami Antanty z Niemcami, jednak w rzeczywistości dochodziło jeszcze do różnych potyczek między Polakami i Niemcami ta sytuacja cały czas była bardzo napięta. Wszyscy czekali tak naprawdę na efekty wersalu, tak? na, na to, jakie będą decyzje już takie ostateczne. Wielkopolska była politycznie nakierowana. Raczej w stronę Dumowskiego. Raczej tam były takie właśnie różne poglądy i nastroje bardziej w prawą stronę. Z tego zdawał sobie też sprawę Piłsudski, który no, był socjalistą i poznaniacy w Wielkopolanie mieli pewien dystans też do Piłsudskiego, a Piłsudski też miał do nich. Też podobno nie bardzo im ufał. Podejrzewam, że może gdzieś tam nie miał w sobie jakichś wielkich chęci, żeby im pomagać. Nie wiem, może dlatego, że bał się, czy potem oni będą wspierać obóz Dmowskiego, No nie wiem, trudno powiedzieć, ale no przede wszystkim też to nie jest tak, że Polska wtedy odzyskała niepodległość i nagle dysponowała wielką armią. No nie, no Pola, Polska tak naprawdę no, budowała państwo, tak? Była w rozsypce całkowitej, więc też nie, nie bardzo miała jakby centrala, tak? Czyli Warszawa. Czym tym powstańcom pomóc? No? To jest w ogóle ciekawe, jak, bo ja też zawsze fascynuję się tym przełomem, tak? Solidarność i odzyskanie, no w jakimś sensie, niepodległości po, po tak. byciu państwem satelickim. Jak właściwie od nowa zbudować kraj? Przecież to jest tak cholernie trudne zadanie, nie? No. Rozdzielić te wszystkie rzeczy. Przychodzi mi do głowy Jelenia Góra i tam jest kino LOT. I to też dla mnie było fascynujące, jak usłyszałem, że to kino LOT nazywa się tak dlatego, że. Za Niemca, jak to tam mówią w okolicy, nazywało się to kino Kapitol. No ale trzeba było to kino przemianować i trzeba było dać nowy szyld, więc z tego Kapitol zabrali trzy litery lot <coughs> i to kino nazywa się tak do dziś, nie? Że to była jakaś wielka improwizacja, ale tak naprawdę no tworzenie państwa to jest jedna wielka improwizacja na samym początku, nie? No tak, 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 tak. I no na pewno y, trzeba wspomnieć o jednych z najważniejszych y, dowódców y, tego powstania wielkopolskiego czyli generał Józef Dowbor-Mośnicki i Stanisław Taczak. No bardzo ważne postacie w ogóle, jeśli chodzi o walki powstańców. I w końcu wszedł traktat wersalski w życie, no de facto na początku 1920 roku. I w marcu tego roku oficjalnie zlikwidowano front wielkopolski. Więc już tak naprawdę ostatecznie... No tak mi się wydaje, że już jakby ta sprawa Wielkopolski już została uregulowana, już Wielkopolanie nie musieli walczyć, już stali się częścią nowo odrodzonej Polski. Niestety, jeszcze taka w sumie ciekawostka też dosyć smutna, że powstańcy Wielkopolscy, którzy w przyszłości znajdowali się na terenie Niemiec, czy już po e, odzyskaniu niepodległości, czy później w trakcie już III Rzeszy, czy już kiedy Niemcy zaatakowali i wkroczyli do Polski, już w czasach Hitlera, to e, powstańcy wielkopolscy byli traktowani jako wielcy wrogowie Niemiec i w czasach III Rzeszy urządzano nawet publiczne egzekucje właśnie wielkopolskich bohaterów. No przykre. Przykre, tak, ale... No mówię, ale przy... zwycięskie. Tak, no i... że szkoda, że tak mało mówimy o tych zwycięzcach, ale no mam nadzieję, że będziemy mówili coraz więcej. No będziemy mówili o kolejnych zwycięzcach, bo przerwałem po y, drugim powstaniu śląskim i jesteśmy przy tym plebiscycie, który był od początku planowany. Odbył się 20 marca 1921 roku i wzięło w nim udział 1 191 tysięcy osób i... Za Polską opowiedziało się 40,4%. Ogółu. Za Niemcami 59,4. Więc no nie wszyscy tam brali udział oczywiście w tym głosowaniu, więc jeżeli chodzi o liczby, to Polska przegrała ten plebiscyt. No to nie mogli po prostu rozdzielić się? Ale wiesz co, to nie, no właśnie do tego dążę, że jeszcze dodam tylko, że za Niemcami głosowali przeważnie mieszkańcy miast. Za Polską głosowano głównie w tych terenach wiejskich, na tych terenach wiejskich. No i Polacy i tak uważali, że te wybory wygrali, bo oni nie patrzyli na wynik globalny, tylko na poszczególne regiony, gdzie zostali wybrani tym narodem wybranym. Może to hmm. źle brzmi, tak, ale o to chodziło tym ludziom z Górnego Śląska, żeby należeć do Polski, a nie do Niemiec. Niemcom z kolei chodziło właśnie o ten wynik globalny. No i przy takich wynikach tego plebiscytu okazało się, że nie jest tak łatwo wytyczyć granice na tym górnym Śląsku. No i w związku z tym wybuchło trzecie powstanie. I um, trwało ono od początku maja do początku lipca 1921 roku, więc było znacznie dłuższe niż te dwa poprzednie powstania. I tutaj mamy już to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli nie mamy już państwa, które improwizuje, tylko mamy być może nie jeszcze regularną armię, ale już siły powstańcze, które zbudowane są na wzór regularnej armii. No i Polacy znowu przybierają taką taktykę podobnie jak w drugim powstaniu, czyli bardzo szybko zajmują okręg przemysłowy, pomijają te duże miasta, bo tam są alianci. Rozpoczyna się seria walk. Do najkrwawszych należały Bitwa o Górę Świętej Anny, walki o, walki o Kędzierzyn, jeszcze kilka innych takich wydarzeń. Natomiast, żeby liczbowo to zobrazować te dwa miesiące, to na początku walczyło 30 tysięcy powstańców, a na koniec powstania było ich już 46 tysięcy. Więc coraz więcej ludzi też garnęło się do walki, żeby ten górny Śląsk przyłączyć do Polski. No i w którymś momencie, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co się wydarzyło, to Anglicy i Francuzi wbili się jako klin między te dwie walczące armie i powiedzieli: Spokój, trzeba negocjować. tak? No i to powstanie uznaje się za zwycięskie, ale ono nie było zwycięskie na polu bitwy, bo Polakom, z tego co przeczytałem, chodziło głównie o to, żeby sobie wynegocjować dobrą pozycję przy tym stoliku. W trakcie negocjacji, tak, do kogo jakie tereny będą e, należały. No i tak, w efekcie końcowym usiądnięto do stolika i, cytując, Drugiej Rzeczpospolitej przyznano 29% terytorium obejmującego 3214 m2. Wydaje się, że mało. 46% ludności, prawie milion osób. I to też jest dziwne, że można przy stole negocjacyjnym wynegocjować, ile osób będzie do ciebie należało. Co w ogóle to, to, wszystko, takie w ogóle to wszystko jest Takie dla mnie w ogóle samo to określenie plebiscyt i w ogóle to zjawisko też jest jakieś takie w ogóle dziwne, nie? że ludzie głosują, do jakiego kraju będą należeć. No, no to nam się teraz nie mieści w głowie, no. ale jeszcze do tego wrócę, bo mimo, że przyznano nam 29% terytorium, to przyznano nam i tak, 53%. Z 67 kopalń hmm. węgla i 9 z 14 stalowni. I może terenu dostaliśmy mniej, ale był to obszar gęściej zaludniony i lepiej uprzemysłowiony, więc byliśmy wygranymi, jeżeli chodzi o to. Tak? No, tak. no i tutaj, jak już sobie rozmawiamy o tym, i o, o tym też, co, co powiedziałeś, że można przydzielić i tak dalej, i tak dalej, to myśmy dorastali w takim przekonaniu, że granice, przynajmniej ja, że granice to już jest coś ustalonego mhm. i nie można ich zmienić. My mamy takie granice, patrzymy na tę mapę od dziecka w klasie. nie? Tak, i już za naszego życia przecież była wojna w Jugosławii. Tak. I już te granice zostały zmienione, tak? Powstała Bośnia, Chorwacja, Serbia, już Później za naszego, Kosowo, Kosowo mhm. już za nasze, naszego życia Rosja najechała Ukrainę i już mhm. sobie. Przyczepiła kawałek ukraińskiego terytorium, mówiąc, że to jest nasze, ale mamy jeszcze przecież inne kraje, takie jak. W sensie ich, żeby, żeby, wiesz, żeby Twoich słów nie przekręcili potem wiesz, w rosyjskich mediach. Nie? To jeszcze raz to podkreśli. <laughs> ich. Zobacz, mamy Kanadę i Quebec, tak? mhm. gdzie Quebec też ta część francuskojęzyczna Kanady. Co i wspomina oni, o tym. Oni że on, mają zapędy niepodległościowe? Tak, że on. oni się chcą odłączyć. Ta siła nie jest tam chyba jakaś duża, tak mi się wydaje. Mamy Szkocję, która tak. chce opuścić Zjednoczone Królestwo. I stworzyć no, nie, niepodległy kraj. No bardzo silne mamy zapędy w Katalonii. Nie wiem, czy to w ogóle nie są najsilniejsze w Europie takie kraj zapędy Basków. niepodległościowe. Tak, o, Kolejny kraj, tak, Kolejny tak, 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 tak? No i my Katalończycy sobie... nawet mieli referendum, które mieli. przegłosowali dosyć chyba znacząco, żeby od, odłączyć się od Hiszpanii, ale Madryt nie uznał tego za no legalne. Więc te granice, one się ciągle przesuwają i też my myślimy zazwyczaj o jakimś kraju, jako o jednej narodowości albo etniczności, mhm. ale przecież w roku 2021 podczas Polskiego Narodowego Spisu Powszechnego e, identyfikację narodowo-etniczną śląską zadeklarowało prawie 600 tysięcy osób w Polsce, i prawie 232 tysiące uznały, że to jest ich pierwsza identyfikacja, tak? więc mamy różne narodowości też w Polsce. Które walczą o swój język, swoją osobną kulturę tak? i podkreślają swoją tak, ale niekoniecznie, inność, ale niekoniecznie, niekoniecznie zawsze... dążąc oczywiście do niepodległości. Tak, bo nie jest też tak, że każdy naród czy każda mniejszość etniczna chce mieć swoje państwo. Dokładnie no? tak. tak? No. Ale wiemy, że w różnych krajach, tak jak powiedziałeś chociażby o Katalonii, mhm. że rzeczywiście ta mniejszość katalońska dąży do tego, żeby odłączyć się od Hiszpanii. Tak, I tak, kto tak. wie, jak ta mapa świata będzie wyglądała kiedyś? Niedawno słuchałem wywiadu u Joe Rogana z Elonem Maskiem i oni tam dywagowali, w jakim języku mówiło się w Kalifornii ileś tysięcy lat temu, ale też Elon Musk powiedział, powiedzmy, że to było tam dwa czy cztery tysiące lat temu. Że my o tym nie myślimy, bo dla nas to jest normalne, że tam się mówi teraz po angielsku, że za 4000 lat, powiedzmy, tam już się będzie mówiło w zupełnie innym języku. Być może nawet tego języka jeszcze nie ma. Dla mnie też takim absurdem jest, jak na przykład, nie wiem, Rosjanie podają argument, że te tereny, które oni no, kradną Ukraińcom, tak, atakują i chcą zabrać, to że to były ziemie rosyjskie, tak, że kiedy, kiedyś tam, powiedzmy, nie? no ale co, no ale to jakby. Jak mamy się zagłębiać w historię, kiedy, co, było, gdzie, tak naprawdę? No a Rosja, taka, jaka jest dzisiaj, wielka, też nie była taka cały czas. Tak? No o, nie, to też o, jest kiedy? kwestia podbojów. Ona, ona urosła do takich rozmiarów, kiedy 200, 300 lat temu, 400, nie? A wcześniej co? A w, ktoś powinien mieć jeszcze pretensje do, do tamtych terenów, no takie samo, jak oni mają do tych ziem innych, nie? No więc właśnie. No. Więc no cóż, no ale jakby... królewiec po... też kiedyś był polski, tak. zanim był czeski. <laughs> Oczywiście, że tak. I. <laughs> I słuchajcie, no kochani, tak podsumowując to pamiętajmy o tych zwycięzcach też, tak tak jak mówiliśmy trochę na wstępie, że pamiętamy przede wszystkim o tych powstaniach, które były przegrane i że trochę jakby utożsamiamy bohaterskość z rozlewem krwi i z poświęceniem życia, tak, i ze śmiercią. Ale bohaterskość to nie jest tylko śmierć, tak? Są też zwycięzcy bohaterami, a w zasadzie nawet chyba przede wszystkim, no bo jednak zwycięzca to jednak ten, który wygrał i coś jakby rzeczywiście przyniósł, tak? Więc no, absolutnie nic nie ujmując tym wszystkim powstańcom, którzy nie zdołali zwyciężyć, ale no... Ale próbowali. Ale próbowali i przede wszystkim no pamiętajmy też o tych zwycięzcach, a nie tylko o wszystkich innych. Ale pamiętajmy o wszystkich naszych powstańcach oczywiście. i o tych, którzy walczyli o to, żebyśmy my mogli swobodnie sobie teraz tutaj siedzieć i nagrywać o nich odcinek. Tak, i myślę, że bardzo fajną myślą w ogóle jest to, co mówiłeś a propos twojej nauczycielki, że wszyscy świętują koniec wojny, a my świętujemy początek. Jako ci, którzy tak naprawdę najbardziej oberwali, wojna się dla nich skończyła nie po pięciu, sześciu latach, tylko po kilkudziesięciu de facto. No i co? Na sam koniec oczywiście prosimy was o... Subskrybowanie nas na YouTubie, obserwowanie na Spotify, wystawianie tam ocen gwiazdkowych, pisanie komentarzy na YouTube i na Spotify, obserwowanie nas na Instagramie, TikToku, Facebooku, a także... Możecie nas wesprzeć wirtualną kawką w serwisie bajkofi.to na wiesz o tym, link znajdziecie w opisie odcinka i dziękujemy wam za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka, zapraszamy was do kolejnych i do wszystkich wcześniejszych, których jeszcze nie widzieliście. I nie słyszeliście? I do usłyszenia. Cześć.